Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda oraz pani Prezydent Republiki Chorwacji, pani Kolinda Grabar-Kitarović. Poštovani gosti, predsjednik Republike Polske Andrzej Duda i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy świadkami podpisania w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz Prezydent Republiki Chorwacji, pani Kolindy Grabar-Kitarović, 5 porozumień. Poštovani gosti, za trenutak će početi svečanost potpisivanja 5 sporazuma uz prisutnost predsjednika Republike Polske, gospodina Andrzeja Dude i predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Zapraszam pana Marka Grubarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz panią Mają Markowczyć-Kostelac, sekretarz stanu do spraw morza w Ministerstwie Morza, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji. Do podpisania porozumienia między Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Morza, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji o wzmocnieniu współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza. Pozivam gospodina Mareka Grubarczyka, ministra morskog gospodarstva i unutarnje plovidbe Republike Polske i gospođu Maju Markovčić-Kostelac, državnu tajnicu za more u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, da potpišu memorandum o razumijevanju između Ministarstva morskog gospodarstva i unutarnje plovidbe Republike Polske i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske o jačanju suradnje u okviru inicijative Tri mora. Dziękuję. Zapraszam pana Tomasza Stępnia, prezesa zarządu Gaz System Spółka Akcyjna oraz pana Iwicę Arara, prezesa zarządu Plinacro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do podpisania porozumienia o współpracy w zakresie wspierania rozwoju rynku gazowego Europy Środkowej i Wschodniej pomiędzy operatorem gazociągów przesyłowych Gaz System Spółka Akcyjna a operatorem gazociągów przesyłowych Republiki Chorwacji Plinacro, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zahvaljujem. Pozivam gospodina Tomaša Stępnia, predsjednika uprave Gaz System Dioničko društvo i gospodina Ivicu Arara, predsjednika uprave Plinacro društvo s ograničenom odgovornošću, da potpišu memorandum o razumijevanju u svrhu podrške razvoju plinskog tržišta srednje i istočne Europe između operatora plinovoda Gaz System Dioničko društvo i operatora plinovoda Republike Hrvatske Plinacro društvo s ograničenom odgovornošću. Dziękuję. Zapraszam pana Michała Górskiego, dyrektora zarządzającego do spraw Republiki Chorwacji OT Logistics, spółka akcyjna oraz pana Bogumila Kulagę, prezesa zarządu Export Drywo, spółka akcyjna do podpisania umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy OT Logistics, spółka akcyjna a Export Drywo, spółka akcyjna.
Zachwaljujem. Pozivam gospodina Mihala Gurskog, upravnog direktora za Hrvatsku u OT Logistics, dioničko društvo, i gospodina Bogumila Kulagu, predsjednika uprave Eksport drvo, dioničko društvo, da potpišu ugovor o suradnji između OT Logistics, dioničko društvo, i Eksport drvo, dioničko društvo. Dziękuję. Zapraszam pana Dariusza Słaboszewskiego, prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna oraz pana Marino Jureticia, pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Portu Rijeka, do podpisania porozumienia o współpracy między Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna a Zarządem Portu Rijeka. Zachwaljuję. Pozivam gospodina Dariusza Słaboszewskog, predsjednika uprave Morskih luka Ščećin i Švinoušće dioničko društvo, i gospodina Marino Juretića, izvršnog direktora uprave Luka Rijeka, da potpišu sporazum o suradnji između uprave Morskih luka Ščećin i Švinoušće dioničko društvo i uprave Luka Rijeka. Dziękuję. Zapraszam pana Tomasza Szypuła, prezesa zarządu Ptak Warsaw Expo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz panią Dinę Tomsić, prezes Targów Zagrzeb, oddział Zagrzeb Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do podpisania porozumienia o współpracy między Ptak Warsaw Expo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Targami Zagrzeb, oddziałem Zagrzeb Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zachwaljuję. Pozivam gospodina Tomasza Szypuła, predsjednika uprave Ptak Warsaw Expo, društvo s ograničenom odgovornošću, i gospođu Dinu Tomšić, voditeljicu podružnice Zagrebački Velesajam, Zagrebačkog holdinga, društvo s ograničenom odgovornošću, da potpišu sporazum o suradnji između Ptak Warsaw Expo, društvo s ograničenom odgovornošću, i Zagrebačkog Velesajma, Zagrebačkog podružnice Zagrebačkog holdinga, društvo s ograničenom odgovornošću. Dziękuję. Szanowni Państwo, na tym kończy się ceremonia podpisania porozumień. Zapraszam pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i panią prezydent Republiki Chorwacji do wygłoszenia oświadczeń dla mediów. Zachwaliłem.
Poštovani gosti, ovime smo završili ceremoniju potpisivanja sporazuma. Pozivam predsjednika Republike Poljske i predsjednicu Republike Hrvatske da daju svoje izjave za medije. Ekscelencijo, wielce szanowna pani prezydent Republiki Chorwacji, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo, bardzo chcę jeszcze raz serdecznie podziękować. Podziękować pani prezydent Kolindzie Grabar-Kitarović za świetną współorganizację i wspaniałe współprowadzenie wczoraj tego niezwykle ważnego spotkania, jakim był drugi szczyt państw inicjatywy Trójmorza. Jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym koleżankom i kolegom, prezydentom krajów Europy Środkowej, którzy byli z nami wczoraj i dziś w Warszawie, którzy dyskutowali, debatowali na temat tego niezwykle ważnego elementu naszego współdziałania, jakim jest rozwój infrastruktury i budowa bezpieczeństwa energetycznego w naszej części Europy, co jest podstawowym założeniem współpracy w ramach Trójmorza. Ogromnie się cieszę i też jestem ogromnie wdzięczny prezydentowi Stanów Zjednoczonych, panu Donaldowi Trumpowi i jego małżonce, że wczoraj byli w naszym kraju, że pan prezydent Donald Trump wziął jako gość udział w naszym spotkaniu inicjatywy Trójmorza. Proszę państwa, tak jak już wczoraj podkreślałem, to pokazuje, że ta inicjatywa jest ważna i jest poważna, że ona ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju naszych krajów, ale że ona ma ogromne znaczenie także dla rozwoju Unii Europejskiej i ma ogromne znaczenie dla budowania silniejszych więzi transatlantyckich. Dlatego ta wizyta była tak ważna i dziękuję panu prezydentowi za te słowa, które wczoraj wypowiedział o otwarciu Stanów Zjednoczonych na współdziałanie z naszym regionem Europy i z nami, jeżeli chodzi chociażby o kwestie dostaw gazu LNG do naszych terminali. Ten terminal w Świnoujściu jest oczywiście gotowy i on już przyjął pierwszą partię gazu ze Stanów Zjednoczonych w czerwcu tego roku. Mam nadzieję, że wkrótce powstanie terminal chorwacki na wyspie Kyrk i że w ten sposób, także dzięki temu porozumieniu, które przed chwilą zostało podpisane pomiędzy operatorami polskim i chorwackim, że będzie możliwe rzeczywiście stworzenie tego korytarza energetycznego, gazowego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem, o którym już tyle razy mówiliśmy. I to jest, proszę państwa, właśnie ten konkret. To jest właśnie ten konkret, o którym chodzi nam, prezydentom 12 państw inicjatywy Trójmorza, państw Europy Środkowej, żeby te umowy były podpisywane i żeby one były realizowane, żeby ta współpraca była nie tylko pomiędzy nami, prezydentami, gdzie rzeczywiście jest ona bardzo dobra, ale żeby ona przechodziła na współpracę międzyrządową, żeby ona była także współpracą między samorządami, a wreszcie, żeby ona była współpracą pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy firmami z naszych krajów, które te założenia i te projekty infrastrukturalne będą realizowały. Te projekty infrastrukturalne, o których mówimy, że mają być kluczem do tego, abyśmy wyrównali nasz rozwój infrastrukturalny i poziom bezpieczeństwa energetycznego z tym, jaki jest na zachodzie Europy. Żebyśmy wykorzystali także w sposób optymalny fundusze w ramach polityki spójności realizowanej przez Unię Europejską, żebyśmy w ten sposób, rozwijając nasze kraje, zwiększyli konkurencyjność Unii Europejskiej jako tego bytu,
w znakomitej części Europy, który jest jednakowo rozwinięty, w którym jest jak najbardziej zbliżony poziom zamożności przeciętnego obywatela, gdzie ta sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest mniej więcej równa, bo przecież to jest właśnie to, do czego dąży Unia Europejska i to, co jest jej najważniejszym celem, żeby była mniej więcej równowaga rozwojowa pomiędzy wszystkimi krajami. To oczywiście także ma znaczenie dla dobrego funkcjonowania strefy euro, bo przecież to jest jeden z podstawowych problemów strefy euro, tak? Że poszczególne państwa strefy euro nie są państwami o jednakowym potencjale gospodarczym i nie są jednakowo rozwinięte. Rozwój infrastruktury w naszej części Europy ma się właśnie przyczyniać do tego, że ten rozwój będzie w miarę zbliżony pomiędzy naszymi krajami, wewnątrz inicjatywy Trójmorza, ale także pomiędzy nami a Europą Zachodnią, czyli że Unia Europejska w efekcie, w której jesteśmy, będzie w jak najbardziej równym stopniu rozwinięta. Cieszę się ogromnie jeszcze raz ze szczytu Trójmorza, cieszę się z tego, że przebiegł on w tak znakomity sposób, cieszę się z tego, że podpisaliśmy tą wspólną deklarację wczoraj kończącą szczyt Trójmorza, w której zapowiadamy powstanie forum biznesowego Trójmorza. Cieszę się również z zaproszenia, jakie wystosował wczoraj pan prezydent Rumunii, pan Klaus Iohannis, do tego, aby następny szczyt Trójmorza za rok odbył się w Bukareszcie, w Rumunii. Dzisiaj rozmawialiśmy z panią prezydent i z naszymi delegacjami. Już planujemy teraz wstępnie, kiedy będziemy chcieli zorganizować te właśnie fora biznesowe Trójmorza. To wszystko przed nami i ogromnie się cieszę z tego, że ta inicjatywa Trójmorza, inicjatywa, którą razem z panią prezydent na początku rozpoczynając właściwie swoje urzędowanie jako prezydenci naszych krajów wspólnie podjęliśmy i wspólnie prowadzimy, że ona nabiera tempa, nabiera rozmachu i że staje się rzeczywiście realnym bytem, nie tylko w przestrzeni politycznej, ale staje się także realnym bytem w tej przestrzeni gospodarczej, w tej przestrzeni faktycznej. Jeszcze raz bardzo serdecznie pani prezydent dziękuję i gratuluję. Dziękuję panie prezydencie. Pani prezydent Republiki Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović. Proszę bardzo. Poštovane dame i gospodo, dobar dan, sve vas srdečno pozdravljam i na početku, gospodine predsjedniče, dragi Andrzej, srdečna hvala na wszystkim za gościnę w Polsce. My tutaj czujemy się jak w domu. Tyle razy się spotykaliśmy na spotkaniach bilateralnych czy na marginesach różnych innych inicjatyw. Oczywiście serdeczne podziękowania za współpracę polskiej administracji i wszystkich was, którzy oferowaliście pomoc, wszystkich zaangażowanych w organizację inicjatywy Szczytu Trójmorza. Chciałabym też przede wszystkim pogratulować naszym ministerstwom oraz wszystkim polskim i chorwackim firmom, które podpisały porozumienia o współpracy. Życzę im wielu sukcesów we wspólnej pracy, w łączeniu, powiązywaniu Polski i Chorwacji, a przede wszystkim we wzmacnianiu gospodarki w tym regionie inicjatywy Trójmorza. Wczoraj powiedziałabym, że mieliśmy bardzo duży sukces, jeśli chodzi o forum. Powstała bardzo istotna, ważna inicjatywa w tym obszarze pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym w Europie Środkowej. Przede wszystkim jej zadaniem jest poprawa życia naszych obywateli. Opiera się na konkurencyjności, spójności naszych gospodarek, które będą prowadziły do otwierania nowych miejsc pracy, dla nowych możliwości dla naszych młodych ludzi, żeby zostawali w naszych krajach, a nie wyjeżdżali do innych, bardziej rozwiniętych krajów. Poprzez upadek muru berlińskiego i żelaznej kurtyny nie udało nam się zatrzeć jeszcze wszystkich różnic
granic między wschodem i zachodem Europy, tak zwanej starej i nowej Europy. My nie chcemy używać takiego słownika, takiej retoryki. My jesteśmy Europą Środkową i chcemy być w centrum rozwoju zarówno Europy, Unii Europejskiej, jak również całej wspólnoty transatlantyckiej. Tak więc ta inicjatywa to jest inicjatywa za, a nie przeciw. Ona nie zamierza nikogo wyłączać. My chcemy się lepiej powiązywać poprzez powiązania infrastrukturalne, telekomunikacje czy połączenia cyfrowe, zarówno poprzez nasze firmy, nasze przedsiębiorstwa, jak również poprzez naszych ludzi, tak żebyśmy razem pracowali na rzecz wzmacniania Europy Środkowej, ale również wzmacniania kohezji całej Unii Europejskiej i obszaru transatlantyckiego. Wczoraj rozmawialiśmy o wielu tematach. Chciałam podziękować również prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który przyłączył się do naszej inicjatywy i dał nam duże wsparcie do tej inicjatywy. Jest to dodatkowa wartość, dlatego że jesteśmy teraz przekonani, że włączą się do tej inicjatywy również firmy amerykańskie, przedsiębiorcy z tego obszaru. Do tej pory mamy projekty podpisane, różne umowy i projekty, których wartość wynosi 45 milionów euro. Niektóre projekty są dopiero w planach, niektóre się już rozpoczęły. Większej części projekty te są finansowane za pomocą funduszy unijnych, ale teraz w tym obszarze, który jest przed, w tym okresie, który jest przed nami, musimy wyznaczać priorytety tych naszych zadań i projektów, jak również poszukiwać środków finansowania z różnych innych źródeł. To, o czym mówiliśmy wczoraj, to jest właśnie utworzenie tego forum biznesowego. To będzie ta główna siła funkcjonowania tej inicjatywy. My, prezydenci, oferujemy pewną nieformalną platformę, ale jeśli chodzi o przeprowadzenie konkretnych zadań, celów, tutaj oczekujemy współpracy przedsiębiorców, tak żebyśmy tę inicjatywę mogli szerzyć nie tylko poprzez wspólne projekty w Polsce, ale również na forum szerszym, również na forum Unii Europejskiej. Na jesień Chorwacja będzie gospodarzem tak zwanego Sherpi. To są ludzie, którzy zajmują się inicjatywą Trójmorza w naszych krajach. Będziemy szczegółowo rozmawiać o przygotowaniu kolejnego szczytu w Bukareszcie. A jeszcze przed samym szczytem widzimy już możliwość realizacji niektórych z tych projektów, o których mówiłam, ale oczywiście forum gospodarcze, o którym mówimy, odbędzie się na marginesie samego szczytu, które jest silne i ważne. Chcemy, żeby uczestniczyli w nim przedsiębiorcy nie tylko z krajów, które są zaangażowane w inicjatywę Trójmorza, ale również inni przedsiębiorcy, którzy chcą się w te projekty włączyć. W związku z tym będziemy pracować z naszą izbą gospodarczą, z naszymi tak zwanymi aniołami biznesu. Będziemy z nimi współpracować, również z młodymi ludźmi, dlatego że chcemy, żeby jak najwięcej tych ludzi zostało włączonych w ten projekt, szczególnie zaś młodzi ludzie, którzy są jakby końcowym, finalnym odbiorcem tego projektu i to oni powinni odczuwać najlepsze skutki i efekty tego projektu. Następnym razem będziemy organizować to właśnie eksperymentalne forum biznesowe i będziemy rozwijać dalej inicjatywę. Będziemy ją promować poprzez strony internetowe, poprzez sieci internetowe i wszystkie inne podobne środki, które mogą wykorzystywać przedsiębiorcy, jak również inwestorzy, tak żeby mieć dobry dostęp do informacji i żeby mogli się włączać we wszystkie nasze projekty. Raz jeszcze pragnę podziękować panie prezydencie za współpracę i za gościnę tutaj w Polsce. Na zakończenie tego dzisiejszego dnia mogliśmy odrobić lekcję tak zwaną z tego szczytu. Mamy już dużo pomysłów, jak polepszyć wiele aspektów tego szczytu.
Parlamentu, a szczególnie jeśli chodzi o promowanie tych kontaktów bezpośrednich, tak zwanych B2B między naszymi przedsiębiorcami. Wierzę, że następne miesiące pozwolą nam jeszcze lepiej rozwinąć tą inicjatywę, jak również osiągnąć konkretne rezultaty dla dobrobytu naszego kraju, naszych krajów, jak i całej Unii Europejskiej. Chorwackich i dwa od Polski. Może najpierw, proszę, może najpierw tak, media chorwackie. Dzień dobry. Chorwackie Radio i Telewizję. Pytanie do obydwu prezydentów. Pani prezydent, powiedziała pani, że będziecie rozmawiać o tym, że razem wystąpicie do Komisji Europejskiej w sprawie wspólnego finansowania inicjatywy. A drugie pytanie, w związku z faktem, że powiedziała pani, że inicjatywa jest otwarta do wszystkich, w jaki sposób mogą się włączyć i kiedy będą mogły włączyć się kraje, które nie są członkami Unii Europejskiej. Odpowiedź na pani pierwsze pytanie. Na początku stworzymy nowy program regionalny inicjatywy Trójmorze, program Interreg, który będzie na kolejną perspektywę finansową. Jeżeli chodzi o włączenie krajów trzecich, również będziemy mieli kontakty, wstąpimy w kontakty z nimi. I na przykład w Bukareszcie będziemy musieli wyszukać okazję. To już zależy od organizatora, czyli od Rumunii, od prezydenta Rumunii. Natomiast może się odbyć jako jeden z paneli, na przykład spotkanie ministrów spraw zagranicznych albo ministrów infrastruktury krajów członkowskich inicjatywy i tych krajów, które są zainteresowane współpracą z inicjatywą. To znaczy, jeżeli chodzi o to drugie pytanie, my zakładamy, i tak zresztą było od samego początku, od kiedy z panią prezydent prowadzimy tę inicjatywę, że to jest współpraca krajów Unii Europejskiej w części Europy Środkowej. Natomiast jeżeli kraje spoza Unii Europejskiej, znajdujące się w naszej części Europy, będą chciały w jakiś sposób przyłączać się do współpracy, mogą się przyłączać, ale tylko i wyłącznie na zasadzie dodatkowej. Na razie takich formalnych zgłoszeń nie ma, ale jeżeli będzie takie zainteresowanie, to właśnie tak jak pani prezydent przed momentem powiedziała, być może wtedy przeprowadzimy jakąś dodatkową sesję, na której spotkają się ministrowie i będą dyskutowali również na temat kwestii rozwoju infrastrukturalnego, ale zasadniczo zakładaliśmy, że to jest współpraca krajów Europy Środkowej, które są krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Proszę bardzo, następne pytanie. Teresa Wójcik, redakcja Business Alert. Poštovana gospođo predsjednik Republike Hrvatske. Szanowna pani prezydent Republiki Chorwacji, przed rokiem pani inicjatywa prezydenta polskiego i prezydent pani Chorwacji pojawiła się koncepcja Trimora. Trójmorze. Adriatyk, Baltik, Crnomore. Adriatyk, Baltik, Morze Czarne. W jaki sposób dzisiaj, po dzisiejszym i wczorajszym spotkaniu Trójmorza oceniacie państwo postępy realizacji tej inicjatywy? I drugie pytanie, jakie jest państwa zdanie o wkładzie sukcesie, jaki jest wkład w sukces realizacji tej inicjatywy, jaki jest wkład prezydenta amerykańskiego? Powiedziałabym, że w ostatnich dwóch latach, kiedy rozpoczęliśmy tę inicjatywę, czyli od pierwszego spotkania w Nowym Jorku, gdzie rozmawialiśmy wstępnie przed szczytem w Dubrowniku, gdzie również daliśmy deklarację dla wczorajszego spotkania, to zrobiliśmy bardzo dużo. Jeżeli porównamy to z innymi inicjatywami, które opierają się o woli politycznej i o politycznych rozmowach, a tutaj mamy konkretne działania, a otoczenie polityczne jest tylko katalizatorem dla tych projektów biznesowych.
Także fakt, że rozpoczęliśmy ponad 150 projektów, które są warte powyżej 45 milionów euro. Szczególnie rozmawialiśmy o forum biznesowym, gdzie planujemy rozwój naszych gospodarek, to i dzisiejsze podpisanie memorandum o współpracy jest wynikiem naszej współpracy i pracy oraz całej współpracy naszego łączenia. A jeżeli chodzi o wizytę prezydenta Trumpa, to była taka dodatkowa wartość dla inicjatywy. Nie poszukujemy żadnej akceptacji ani legitymacji. My jesteśmy 12 krajów suwerennych członków Unii Europejskiej, ale obecność prezydenta Trumpa pokazuje, jak ważna jest ta inicjatywa nie tylko dla naszych krajów, ale dla całej inicjatywy transatlantyckiej i to my spodziewamy się, że wywołamy większe zainteresowanie amerykańskiego biznesu, amerykańskich inwestorów, o czym rozmawiamy. Bardzo dziękuję, pani prezydent. Jeszcze chyba jedno pytanie ze strony chorwackiej. Poproszę. Dzień dobry, Telewizja Zagrzeb. To jasne, że prezydent Duda i pani prezydent Kitarović podkreślili, jak ważna jest ta inicjatywa dla rozwoju i równowagi w ramach Unii Europejskiej. Jest to jasne przesłanie, że nie jest to inicjatywa przeciwko nikomu, również nie przeciwko Rosji ani Niemcom. Katalog 150 projektów, do których będziecie szukać inwestorów. Pan prezydent Trump powiedział, że rynek jest otwarty, wolny, ale kupujmo amerykański gaz LNG. Tak więc, czy tych 150 projektów jest otwarte? Skąd, dla jakiego kapitału? I czy to jest możliwe, żeby do tych projektów wszedł również chorwacki, rosyjski kapitał? Oczywiście każdy czysty kapitał jest mile widziany. Oczywiście należy szanować wszystkie kwestie związane z przetargami publicznymi i wszystkimi kryteriami w ramach Unii Europejskiej. A inicjatywa, rzecz jasna, nie jest skierowana przeciwko nikomu, bo jeżeli budowa autostrady, czy też budowa linii kolejowej, czy budowa gazociągu z północy na południe, czy z południa na północ jest skierowana przeciwko komuś, no, ja nie widzę kompletnie takiej sytuacji. To jest po prostu element rozwoju Unii Europejskiej, która rozwija swoją infrastrukturę i przecież to nie jest tak, przecież my mamy otwarte granice, Polska należy do strefy Schengen. Dzisiaj każdy może przyjechać do Polski, obywatel Niemiec, Holandii, Francji i korzystać z dróg, które są w Polsce, korzystać z kolei, które są w Polsce i to jest właśnie element dla mnie rozwoju Unii Europejskiej. Jeżeli my się tutaj będziemy rozwijali, jeżeli ktoś z północy, choćby nie wiem, ze Szwecji czy z Danii będzie mógł łatwiej dojechać do Chorwacji przez Polskę, czy będzie mógł łatwiej dojechać do Rumunii przez Polskę, czy Bułgarii, to chyba właśnie o to chodzi w Unii Europejskiej, żeby ta komunikacja była jak najłatwiejsza. Ja mam takie poczucie w ogóle, że myśmy poprzez tą inicjatywę z panią prezydent, inicjatywę, którą rozpoczęliśmy w 2015 roku, jak dziś pamiętam, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy na ten temat na takim nieformalnym spotkaniu, które mieliśmy w Krakowie. To zaraz po tym, jak ja zostałem prezydentem Rzeczypospolitej i w 2015 roku we wrześniu. I wtedy już mówiliśmy, że jest wielka szansa na to, żeby nadrobić te zaległości infrastrukturalne, które są w naszej części Europy. Ja mam poczucie, że te wszystkie spotkania poprzez Nowy Jork, Dubrownik do Warszawy wczoraj i dzisiaj, to jasno pokazuje, że w sensie politycznym Bałtyk zbliżył się do Morza Czarnego i do Adriatyku, że ta odległość w sensie politycznym się skróciła. My teraz chcemy, żeby ona się skróciła również pod względem faktycznym, to znaczy, żeby można było szybciej podróżować, żeby można było szybciej przesyłać. To o to właśnie chodzi. I to jest ta idea i ona ma służyć wszystkim, ona ma służyć nie tylko nam.
Dziękuję Państwu, na tym kończymy konferencję. Dziękuję Pani Prezydent, dziękuję Panu Prezydentowi, dziękuję członkom delegacji i sygnatariuszom porozumień, dziękuję mediom. Do widzenia. Chciałabym jeszcze coś dodać. Tylko raz jeszcze podziękowałabym prezydentowi i jego grupie. Chciałabym podziękować Polakom i narodowi polskiemu za ich gościnę i gościnę, jaką poczuliśmy w ciągu tych dwóch dni. Zapraszam Was do Chorwacji. Mam nadzieję, że właśnie dzięki tej inicjatywie Trójmorza łatwiej będzie podróżować Polakom na wakacje nad Adriatyk. Wszyscy jesteście mile widziani. Myślę, że spora dziękuję. Grupa naszych rodaków już tam jest, Pani Prezydent. Ja wierzę, daję tam o weczwecie i o naszych Polakach. Dziękuję.